Ula Marta, and you are watching Say It in Polish YouTube channel, where we help you to build and improve your language skills in professional but pleasant way. For those of you who may feel that this video is too fast, then you can always slow it down. You can change the speed in video settings located at the bottom of this video. I'm glad that so many of you commented how useful you found my last video about pronunciation of similar words in Polish. So in today's video, we are about to continue and practice some more. Let's start our video. Our first pair of words is cześć, cześć, sześć, sześć, cześć, sześć. Let's move to the second group of words. Włączyć, włączyć, wyłączyć, wyłączyć. Włącznik, włącznik, wyłącznik, wyłącznik. Czy możesz włączyć światło? Czy możesz włączyć światło? Czy możesz wyłączyć światło? Czy możesz wyłączyć światło? Our third group of words is przejazd, przejazd, przyjazd, przyjazd, przejazd, przyjazd. Our next group of words, senny, senny, cenny, cenny. Czuję się dzisiaj bardzo senna, czuję się dzisiaj bardzo senna. Ten eksponat jest bardzo cenny. Ten eksponat jest bardzo cenny. Senny, cenny. Senna, cenna. Senne, cenne. This group of words was proposed by one of you. So our first word, czysta. Czysta. Trzysta. Czysta. So, czysta, for example, czysta woda, clean water. Trzysta, meaning 300. Szary, szary, czary, czary. So, szary, meaning grey, czary, meaning magic tricks. Szary, czary. Our next pair of words, grzmi, grzmi, brzmi, brzmi. So if you hear a thunder, you will say grzmi, grzmi. And if you want to compare that something sounds similar, you will use word brzmi, brzmi. Our last pair of words for today's lesson. Wrażenie, wrażenie, wyrażenie, wyrażenie. Wrażenie, wyrażenie. So first one, three syllables. The second one, four syllables. That is everything for today's video. Don't forget to check the description box below where you can find some useful links and more information related to today's lesson. If you found this video useful, please give it a thumbs up. And if you are new here, please make sure to hit the subscribe button. And also, if you would like to be informed about new videos on my channel, click the bell icon so you will get notification about new videos. Thank you so much and see you in my next video.